wystawa o życiu, o przemijaniu, które nieodłącznie jest wpisane w życie, o zarastaniu, o sile witalnej roślin, o tym, jaki tworzą system, kiedy wyrastają pierwsze rośliny pionierskie, one szykują grunt dla kolejnych roślin, potem dla kolejnych, a potem w końcu przy sprzyjających warunkach może wyrosnąć ten tytułowy las. Cała ta wystawa przedstawia rośliny samorosłe, czyli takie, które same wyrosły. One wyrastają w określonej kolejności i właściwie każda z nich szykuje teren dla kolejnej, więc jest to taka siła natury, która zawsze gdzieś znajdzie swoje miejsce i zawsze znajdzie sposób na to, aby zawłaszczyć te tereny. Właściwie każdy teren, który nie jest przez człowieka przycinany, w jakiś tam sposób organizowany, on zawsze zarasta. Jakby ktoś, komuś było tutaj mało i te roślinki małe nie satysfakcjonowały, to jest też na pierwszym piętrze w Galerii Antresola druga wystawa, którą też dzisiaj otwieramy, też mojego autorstwa, wystawa Prześwity, która pokazuje las. Właściwie tematem tej wystawy jest światło w lesie, natomiast tamten las w odróżnieniu od tego, co jest pokazywane tutaj w Galerii MM, jest lasem nasadzeniowym, lasem, który posadził człowiek, który człowiek eksploatuje i który człowiek w pewien sposób pielęgnuje, nie pozwala zarastać pewnym roślinom tego lasu, tak aby ten las był taki, jak człowiek chce. Natomiast tutaj są pokazane rośliny, które po prostu rosną i które przygotowują grunt dla kolejnych roślin. Mam takie szczęście, że bywam w takich miejscach, gdzie ta roślinność nie jest eksploatowana i nie jest organizowana przez człowieka i mogę to obserwować i w jakiś tam sposób systematyzować sobie. Na początku była fascynacja urodą, taka pierwsza powierzchowna, jakieś tam kompozycje, które w pejzażu tworzyły te rośliny, a później przez te lata właściwie medytacji przy tych obrazach, to temat roślin pogłębiał się, ta wiedza na temat roślin pogłębiała się i była analizowana przeze mnie i w jakiś tam sposób dalej się to krystalizuje i rozwija.